Witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować Peugeota 206 Plus. Samochód pochodzi z 2009 roku i wyposażony jest w silnik benzynowy o pojemności 1.1. Silnik tu był też montowany w poprzednich generacjach 206. Trwała i prosta jednostka, a zarazem tania w serwisowaniu. Auto prezentuje się świetnie, a blacharka jest ładna i zdrowa. Uwagę zwracają na siebie lampy, które zachodzą od przodu zderzaka aż prawie do połowy maski. Warto zwrócić uwagę również na nos z przodu. Przypomina on to przetłoczenie, które jest w Formułach 1. W przednim zderzaku znajdziemy przednie światła przeciwdzielne. Znajdziemy ładne stylowe wloty powietrza. Lusterka również są stylowe. Jest tu połączenie czerni oraz koloru nadwozia. Szyby są uchylne, a wlewy u paliwa zamykane na kluczyk. Z tyłu charakteru dodają przetłoczenia na zderzaku. Tak widać w znaczku 206 Plus. Lampy, tak samo jak przednie, zachodzą mocno na błotniki tylne. Bagażnik jak na klasę aut miejskich jest sporej wielkości. Jak widać, dwa koła mieszczą się tutaj bez problemu. Tylna kanapa jest dzielona i składana, przez co przestrzeń ładunkową możemy powiększyć. Aby nie zbrudzić sobie rąk, zamykanie klapy możemy zrobić poprzez łapkę od środka. Wnętrze to połączenie 206 z 207. Znajdziemy tutaj wygodne kubełkowate fotele. Oraz ładny, nowoczesny kokpit. W przednich fotelach znajdziemy boczne poduszki powietrzne. To posiada również poduszkę powietrzną pasażera oraz kierowcy. W boczkach drzwi znajdziemy głośniki. Jeden taki głęboki schowek oraz większy schowek z wyprofilowaniem na butelkę z napojem. Za kierownicą znajdziemy miejsce, w którym możemy wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera, jeżeli chcemy przewozić dziecko tyłem do kierunku jazdy. Znajduje się tu też pokrętło do regulacji wysokości świateł przednich. Zegary są proste i czytelne, a białe tarcze dodają tutaj sportowego charakteru. Przebieg naszego egzemplarza to 143 tysiące km. Warto zwrócić uwagę, iż przy tym przebiegu nie widać w ogóle zużycia materiałów, choćby na kierownicy. Kierownicę możemy regulować góra bądź dół. Na konsoli środkowej znajdziemy wyświetlacz, na którym znajdziemy takie dane jak godzina oraz data. Poniżej jest przycisk do włączenia świateł awaryjnych. U nas opcjonalne radio JVC. Oraz panel do sterowania klimatyzacją i nadmuchami. Mamy też obieg wewnętrzny i zewnętrzny, dzięki czemu nieprzyjemne zapachy nie przedostają się do środka samochodu. Tutaj mamy kolejne miejsce na kubek z napojem. Skrzynia, jak przystało na benzynę 1.1, jest pięciobiegowa. A szyby przednie sterowane elektrycznie. Znajdziemy też tutaj gniazdo 12V, do którego możemy podłączyć nawigację. Oraz przycisk do sterowania centralnym zamkiem. A z tyłu kolejne miejsce na kubek z napojem. Po stronie pasażera znajdziemy taki mały schowek na drobiazgi. Oraz duży, pojemny schowek, po otwarciu którego mamy stoliczek z miejscem na napoje, miejscem na jakieś karty kredytowe oraz na długopis. A sam schowek jest duży i pojemny. W zasłonkach przeciwsłonecznych znajdziemy lusterko. Silnik, tak jak wspomniałem, stara i prosta jednostka 1.1 o mocy około 60 koni mechanicznych. Do tych gabarytów auta stanowczo wystarczy, a przy okazji jest tanie w serwisowaniu, a spalanie spokojnie mieści się w granicach 5-6 litrów.
samochodu posiadamy również całą teczkę potwierdzającą historię oraz przebieg samochodu.